Dobry den, ahoj, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Mamy tutaj dzisiaj bezprzewodowe słuchawki Parrot Zeek autorstwa Tanego Starka i przedstawiciel. Stop, cięcie! Filipa! Filipa, pierwsze wrażenie. To już trzecia odsłona bezprzewodowych słuchawek francuskiego producenta, przy których projektowaniu palce maczał ten niebywale wszechstronny projektant. Egzemplarz, jaki dostaliśmy do testów, przywodzi na myśl skojarzenia z wężem, głównie za sprawą koloru i specyficznej faktury pokrywającej skóropodobny materiał muszli oraz pałąka. Za chwilę przejdziemy do konstrukcji samych słuchawek, a póki co szybki rzut oka na to, co w pudełku. Poza samymi słuchawkami znajdziemy to baterię o pojemności 830 mAh, futerał oraz dwa kabelki w sztywnym oplocie. Pierwszy o długości 1,3 m z końcówkami mini jack przyda się do słuchania muzyki w trybie pasywnym po wyczerpaniu energii. Drugi o długości 1 m z końcówkami micro USB i USB naładuje wspomniane wcześniej ogniwo, a po podłączeniu słuchawek do komputera otwiera przed słuchaczem świat dźwięku przestrzennego 5.1. Tak zwanej lipy to tutaj nie będzie i to widać od samego początku obcowania z Parrot Zeek 3. Solidny, jednocześnie elastyczny pałąk, fantazyjnie wymodelowane metalowe uchwyty muszli, miły w dotyku materiał zarówno na samych muszlach, jak i obręczy, sztywny od zewnątrz i miękki od środka, tandetnego skrzypiącego plastiku całkowicie brak. Podsumowując w dwóch słowach, klasa wyższa. Na dolnej części prawej muszli znajdziemy włącznik, gniazdo mini jack oraz port micro USB. Charakterystyczne wyloty z przodu to zestaw mikrofonów systemu redukcji szumów, o którym więcej za chwilę. Muszle dają się obracać na boki w zakresie około 90 stopni, nieco mniej luzu mają w pionie, ale to co jest wystarczy. Przy zakładaniu dopasowujemy tylko długość pałąka i gotowe. Stopień docisku wydaje się optymalny, a całość pewnie trzyma się głowy i przyjemnie otula uszy. Słuchawki pracują w oparciu o protokół Bluetooth 3.0, a sparowanie ze smartfonem lub tabletem zapewnia zbliżeniowa technologia NFC. Jak sterować głośnością? Wystarczy przejechać palcem wzdłuż prawej muszli. Pauza to jedno stuknięcie w środek, podobnie wznowienie odtwarzania. Przesuwanie na boki przeskakuje do następnego lub poprzedniego utworu. Same słuchawki to nie wszystko, bowiem Parrot w ręce użytkowników oddaje darmową aplikację mobilną do sterowania sprzętem z poziomu Androida lub iOS-a. Producent nie zapomniał też o smartwatchach zarówno Apple, jak i pracujących pod kontrolą Android Wear. I tutaj zaczyna się prawdziwa magia. Przede wszystkim możemy regulować poziom redukcji szumu z otoczenia lub wybrać tryb automatyczny, skorzystać z wbudowanego equalizera, a także włączyć dodatkowe efekty nadające brzmieniu nieco więcej przestrzeni. Wspomniany wcześniej dźwięk 5.1 aktywuje się dopiero po podłączeniu słuchawek do komputera w trybie USB audio. Jest także specjalny tryb samolotowy, w którym korzystamy z połączenia kablowego ze smartfonem, ale zachowujemy redukcję szumów i rzekomo 18-godzinny czas pracy. No cóż, tutaj nie będę się zbyt długo rozwodzić, to jedne z najlepszych bezprzewodowych słuchawek, jakie miałem na uszach. Równa reprodukcja w pełnym paśmie słyszalnych częstotliwości i bardzo skuteczna izolacja od otoczenia. Nawet po kilku godzinach słuchania uszy się nie męczą. Jedyna wada to właśnie rzeczone kilka godzin, po których już trzeba sięgać po kabel do ładowania i zostawić w spokoju na jakieś 2,5 godziny. Parrot Zeek 3 wspiera bezprzewodowe ładowanie, ale w zestawie takiej ładowarki niestety nie ma. Więcej szczegółów odnośnie tego sprzętu na łamach Komputer Świata dostarczy Wam już wkrótce niezastąpiony Piotr Kwiatek-Kwiatkowski. A ja tylko dodam, że cena słuchawek to 1500 bez jednej złotówki.